Cześć, dzień dobry, czy coś tam? Oto oficjalne zakończenie konkursu na autorskie SCP na kanał. Po pierwsze, dziękuję wszystkim za udział. Wszystkie prace podesłane i zaakceptowane na grupie na Facebooku były naprawdę na poziomie i w większości wypadków rzeczywiście pasowały pod temat grozy, czyli temat podany wcześniej podczas ogłaszania konkursu. Swoją drogą, zapraszam do dołączenia do owej grupki. Następny konkurs, jak i inne plany również będą tam omawiane. Zapraszam serdecznie. Musieliśmy jednak wyłonić zwycięzcę tego konkursu, a raczej w tym wypadku zwycięzców. Zwycięzców bowiem jest trzech, a raczej czterech. Są to trzy obiekty SCP, które spodobały nam się najbardziej, które najlepiej oddały temat, bądź po prostu były najciekawsze. Przed wami zwycięzcy. SCP-PO-4667 autorstwa Arka Nowackiego. SCP-316 autorstwa Olka Jankowicza i Bezimiennej. SCP-PO-139 autorstwa Kamila Piepera. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie jeszcze raz. Może tutaj powinienem powiedzieć coś mądrzejszego. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Naprawdę spisaliście się na medal, a raczej na nagranie tego wszystkiego na kanał. To jest też... to nie jest wyróżnienie, ale dobra. Ale czujcie się wyróżnieni. W niedługim czasie owe SCP zostaną nagrane na kanał, a może znajdzie się jeszcze dla nich inne ciekawe zadanie, kto wie. Tak czy inaczej, gorąco zachęcam do doszlifowania waszych obiektów SCP i potem starannego przepisania je na stronę Sandboxu polskiej filii SCP. Link do niego jest tutaj, proszę bardzo. Następnie droga do uoficjalnienia waszego SCP jest praktycznie prosta, o ile wyżej postawione osobistości uważają, że wasza praca o ile wyżej postawione osobistości uważają, że wasza praca się nada. Po prostu pomóżcie waszej pięknej społeczności i udostępnijcie wasze SCP światu bardziej oficjalnie, jeżeli wszyscy się zgodzą. Tak więc łopatki w dłoń, otwórzcie swoje kreatywne umysły i do dzieła. Dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za udział i do zobaczenia Dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za udział, do zobaczenia w następnym konkursie.